Tomasz Kaczmarek, panie pośle, bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja na temat artykułu 46, który traktuje o użyciu, czy wręcz zakazie użycia broni przez pododdziały zwarte policji, na pracach podkomisji i komisji już mówiłem naprawdę bardzo dużo. Dzisiaj podczas wystąpień klubowych na sali plenarnej, podczas zadawania pytań, zwróciłem się do pana ministra Stachańczyka, aby odkrył karty. Aby można było to, co mówił, sprawdzić. Czy dziś w policji istnieją przepisy, które jednoznacznie wskazują, w jaki sposób pod to działem zwartym przyznawana jest do działań broń palna. Panie ministrze, sprawdziłem i to był blef. Włącznie z materiałem, który pan dostarczył do kancelarii tajnej. Dziś nie mogę o tym mówić, bo rzeczywiście ten dokument nosi klauzulę zastrzeżoną. I proszę mi uwierzyć, i zwracam się tu do przedstawicieli Platformy Obywatelskiej i do pana, panie przewodniczący, abyście naprawdę rozważyli, w jaki sposób nad tym punktem będziecie głosować. Żadne wewnętrzne przepisy, nawet te przepisy jawne, na które pan minister się powoływał, mam je wydrukowane tuż przed posiedzeniem tej komisji. Jest to jedno zarządzenie i jedna decyzja komendanta głównego. Owszem, mówi się tutaj o przyznawaniu broni, ale policjantom, którzy na co dzień służą na ulicy, w służbie operacyjnej, w służbie patrolowej. W żadnym z tych dokumentów, włącznie z tym dokumentem niejawnym, nie ma ani słowa o pododdziałach zwartych. Kompletnie nic. Dlatego mógłbym to argumentować i odnieść się do tego dokumentu zastrzeżonego. To jest kpina, co pokazaliście w kancelarii tajnej panowie przedstawiciele rządu. Dlatego apeluję tutaj też do rozsądku przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. Proszę zaufać, naprawdę wiem, co mówię. Byłem wieloletnim praktykiem. Ten przepis będzie tylko zagrożeniem dla demokracji, ale przede wszystkim będzie zagrożeniem dla młodych policjantów, którzy będą mogli używać broni palnej na zasadach ogólnych, na zasadach i przypadkach ogólnych umieszczonych w tej ustawie. I tak to, co mówiłem na samym początku, rozmyta jest odpowiedzialność. Czyli żaden z dowódców, który będzie nadzorował pracę pododdziałów zwartych, będzie decydował o tym, jakie środki są używane w momencie, kiedy padnie strzał na ulicy, nie poniesie odpowiedzialności. Będzie ponosić odpowiedzialność ten jeden policjant, czy każdy z tych 20 policjantów, który bezpośrednio strzeli. Także bardzo dziękuję. No, pozwolę się nie zgodzić z wypowiedzią pana ministra. Dlaczego? No, ta poprawka nie jest zapisana w taki sposób, że policjantom wchodzącym w skład pododdziału zwartego czy funkcjonariuszom innych służb, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej nie można wydawać broni. Z racji tego, że dziś w tych jednostkach mundurowych nie ma przepisów, które regulują jednoznacznie, w jaki sposób ta broń jest wydawana i przydzielana, to poprawka i ten zapis w ustępie pierwszym propozycji rządowej uważam, że jest dobry. Rzeczywiście broń palna nie może być użyta lub wykorzystana, użyta, czyli bezpośrednio strzela się do człowieka, tak, wykorzystana, można pokonywać przeszkody, strzelać do zwierząt, tak to określają przepisy tej ustawy. Natomiast ta furtka w ustępie drugim daje tą możliwość, że kiedyś młody 19-letni policjant czy 20-kilkuletni, działający w stresie, pod dużym napięciem, wchodzący w skład pododdziału zwartego, gdzie jemu się tą broń po prostu wyda, bo przepisy wewnętrzne policyjne i innych służb mundurowych tego nie regulują, zacznie strzelać, a zanim zaczną strzelać, kolejni funkcjonariusze. I to jest jasne. Chcemy raz jednoznacznie podkreślić, pododdziały zwarte nie używają i nie wykorzystują broni palnej i ustęp drugi nie może otwierać takiej furtki. Dlatego stoimy na stanowisku, aby on w ogóle z tego artykułu zniknął. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani profesor Rubacka, proszę bardzo. Ja chciałabym świadomie podjąć decyzję, stąd mam pytanie do pana posła Kaczmarka jako posła wnioskodawcy. Ustęp pierwszy stanowi, że nie może być przez pododdział zwarty użyta broń palna. Załóżmy teraz, że przyjmiemy pańską poprawkę. Proszę zwrócić uwagę, że w artykule 45 uprawniony, w tym policjant, może użyć broni palnej. Także wtedy, ja teraz czytam, a kiedy nie podporządkowuje się do natychmiastowego porzucenia
niebezpiecznego przedmiotu jakaś osoba. Czyli jeżeli nie będzie zapisu, że tylko w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, to ten policjant, zgodnie z tym, co pan poseł mówi, że on jest nieodporny psychicznie, że on jest w stanie jakiegoś zburzenia, on może przypadkiem tej broni użyć na zasadach 45. I druga sprawa. Jeżeli nie napiszemy, że w sytuacji zagrażającej życiu funkcjonariusz może użyć broni, to panie pośle, teraz mówię do pana jako do osoby, która wie, co znaczy być funkcjonariuszem. Proszę sobie wyobrazić sytuację, a jest ogromne zamieszanie. W pewnym momencie jeden z funkcjonariuszy zostaje odcięty. Następuje sytuacja zagrożenia jego życia lub zdrowia. I co wtedy? Dziękuję. Moja też konstatacja jest taka. Im dłużej pracujemy nad tą ustawą, to coraz ciekawsza jest nasza dyskusja. Jeszcze taka bardzo, bardzo fajnie. Dziękuję. Ale proszę bardzo, panie pośle. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani poseł za zadanie tego pytania. Artykuł 45 rzeczywiście wprost określa przypadki użycia broni co do poszczególnych policjantów, którzy wykonują swoją służbę. Pododdział zwarty charakteryzuje się całkiem inną specyfiką i całkiem innym rodzajem zadań, jaki został na niego założony, nałożony. Jeżeli pani pyta, czy jest zasadnym, aby była ta broń przy pasie poszczególnego tych policjantów? Nie, ponieważ pododdziały zwarte dziś wyposażyliśmy w takie środki przymusu bezpośredniego, jak strzelby gładkolufowe, które miotają pociskami gumowymi, plastikowymi, miotacze gazów, nie tylko ręczne, ale również to, co w telewizji państwo widzicie, te baniaki na plecach, to wszystko jest wypełnione gazem i to działa skutecznie. Ci ludzie działają przede wszystkim, tak jak sama nazwa mówi, w formacji zwartej. Są do tego przeszkoleni. Poza tym, szanowni państwo, działania pod oddziału zwartego są zabezpieczane przez oddziały operacyjne. I w momencie, jeżeli doszłoby do tego typu zagrożenia, o którym pani mówi, że któryś z tych funkcjonariuszy by się odłączył, może być dosłownie w sekundę zabezpieczony przez tych policjantów, którzy tam działają operacyjnie. Chciałbym, pani poseł, wykluczyć sytuację, mianowicie jaką? Taką, że kiedyś 50 policjantów stojących jako kompania zacznie bez rozkazu, dziś przepisy jasno stanowią, dziś obowiązujące w ustawie o policji, że taki pododdział strzela na rozkaz. W momencie, kiedy wyposażymy ten pododdział w broń osobistą, dojdzie do tego, że odpowiedzialność przy tego rodzaju zabezpieczeniach zostanie totalnie rozmyta. I proszę mi też zaufać, że ten nawet policjant, jeżeli by się oddzielił od pododdziału, on sobie świetnie poradzi. Dziś go wyposażyliśmy w paralizatory i naprawdę w ogromny wachlarz środków przymusu bezpośredniego. Nie wiem, czy jest sens uzasadnianie tej poprawki, bo tak mam wrażenie, że rozmawiam tutaj z przedstawicielami rządu trochę jak to wygląda, jak walka z wiatrakami. Ale rzeczywiście ta poprawka, którą zaproponowała strona rządowa, to konsekwencje zmian właśnie w przepisach związanych z użyciem broni palnej przez pododdział zwarty. Nadanie uprawnień siłom zbrojnym i wojsku, które mogłoby wspierać policję w sytuacji, kiedy ta nie radzi sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego w tak szerokim zakresie. Myślę, że dziś w wolnej, demokratycznej Polsce to nie jest potrzebne. I rzeczywiście te przepisy umożliwiają to, aby na polskich ulicach pojawiły się czołgi i wozy opancerzone. Myślę, że ten krajobraz nam wszystkim już dziś jest niepotrzebny. 15, proszę bardzo, panie pośle, po prostu troszkę I rzeczywiście, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, sytuacja, którą pan opisał, hipotetyczna, z obaleniem dyktatury w państwie sąsiadującym z naszą ojczyzną, rzeczywiście, wtedy można po prostu wprowadzić stan wyjątkowy. Nie trzeba wtedy zwracać się poza stanem wyjątkowym o pomoc do sił zbrojnych. Ale poprawka 15, o której teraz będę mówił, w dotychczasowych przepisach, w stanie wyjątkowym mówiliśmy tylko o siłach zbrojnych i o wojsku, które może wykorzystać broń palną w działaniach właśnie tych pododdziałów zwartych.
Rozumiem, że ideą obozu rządzącego było to, aby w przypadkach w artykule 46 zawrzeć, że pododdziały zwarte nie wykorzystują i nie używają broni palnej. Rzeczywiście ta luka pozostaje, natomiast czas, kiedy policjanci strzelają do robotników bez względu na to, czy mamy stan wyjątkowy, czy też nie, podkreślę, w Polsce się skończył. Jeżeli mamy stan wyjątkowy, to rzeczywiście skoncentrujmy się na wojsku, a policja niech przy użyciu środków przymusu bezpośredniego, których wachlarz jest bardzo duży, niech robi swoje. Bardzo dziękuję.